pewnie, że różnimy się, jeśli chodzi o płeć, jeśli chodzi o nasze zdolności poznawcze. Kobiety mają gorszą rzeczywiście orientację przestrzenną, to wiadomo. Natomiast to niekoniecznie przekłada się na funkcjonowanie kobiety za kółkiem. Kobiety zdecydowanie rzadziej powodują wypadki na drodze. Są uważniejsze, jeżdżą wolniej. W związku z tym absolutnie nie jest tak, że kobiety są gorszymi kierowcami. Pewnie w grupie kobiet jest więcej tak zwanych niedzielnych kierowców, czyli takich osób, które rzadko siadają za kółkiem, w związku z tym czują się mniej pewnie. Takie cechy na przykład, które sprzyjają ryzykownej jeździe samochodem, jednak częściej zdarzają się u mężczyzn, różnego rodzaju takie tendencje psychotyczne, takie tendencje do łamania pewnych barier, nietrzymania się pewnych zasad, jednak częściej charakteryzują mężczyzn, więc może z tego powodu częściej je właśnie w tej grupie obserwujemy. No, u nas kiepsko z tą kulturą na drodze. Myślę, że to jest też kwestia pewnie temperamentu w dużym stopniu, ta kultura na drodze i są takie też cechy osobowości, które będą predysponowały do tego, żeby łamać pewne zasady. Zwłaszcza osoby, które są właśnie wysoko reaktywne emocjonalnie, będą miały tendencję do zachowań agresywnych. Też taką okolicznością, która sprzyja tej agresji na drodze, jest pewna anonimowość. Jednak w samochodzie czujemy się anonimowi, czujemy się bezpiecznie. W związku z tym możemy sobie pozwolić na gesty, możemy sobie pozwolić na zachowania, bo wydaje nam się, że nikt nas nie rozpozna, nikt nas nie zapamięta. A okazuje się, że już nie jest to takie proste, tak, że coraz więcej kierowców ma kamery, że coraz więcej jest tak zwanych obywatelskich zgłoszeń na przykład na policję, więc myślę, że to też się będzie zmieniać. Nie ma tutaj zasady zakładającej, że na przykład mężczyźni są mniej kulturalni. Dotyczy to obu płci w równym stopniu, ten problem braku kultury na drodze. Tak samo jak powinniśmy wybaczać błędy blondynce, tak samo mężczyźnie. Mężczyznom także błędy za kółkiem się zdarzają. Mężczyźni bardzo często jeżdżą rozmawiając przez telefony komórkowe, paląc papierosy. To się nadal zdarza. Kobiety również popełniają takie błędy, więc myślę, że powinniśmy być rozważni i sami nie popełniać takich błędów, ale także mieć wyrozumiałość zarówno wobec kobiet, jak i mężczyzn, bo wszyscy popełniamy błędy.